Cześć, cześć, z tej strony wujek Timo. To jest mój trailer dla wszystkich nowych graczy. To jest mój kanał. Z palcem w dupie gram sobie w bardzo skomplikowane i ambitne gry. Chcę, żeby ten kanał był polskojęzyczny, ponieważ mieszkam w Ameryce i nie chcę zapomnieć polskiego języka. Prawie nie mam kontaktu z Polakami, ale mam za to kontakt z Amerykanami i zapominam języka, więc zrobiłem to po to, żeby nie zapomnieć języka, a przy okazji będę pokazywał na rynek polski, polskim graczom, gry, których oni może nie znają i które są troszeczkę bardziej ambitniejsze, a na pewno nieznane. Takie połączenie, ambitne gry, troszeczkę bardziej, że trzeba myśleć i takie bardziej nieznane. Więc to nie będzie kanał taki typowo polski, gdzie okej, farm symulacja, Euro Truck, i dalej idziemy na CSGO. I to by było na tyle. No i może Minecrafta. No i siemanko. Dzisiaj będzie odcinek Minecrafta numer 2511, bo to Polacy chcą oglądać. Nie. Tu będą bardziej ambitniejsze gry. I nieznane. Więc taka kombinacja. Nieznane, ambitne. Zobaczycie, teraz patrzycie na moją playlistę. Zupełnie znana gra na rynku polskim, Startopia. Od tego zaczynałem moją karierę. Król Smoczego Przejścia, King of Dragon Pass, zajebista gra strategiczna w świecie fantazy. Wojna na Wschodzie, Gary Grigsby'ego. Polacy już tu zaczynają grać, ale wszystkie są, dużo Polaków to gra, ale wszystko robię po angielsku. Więc to jest takie pierwsze polskojęzyczne tak naprawdę. Jest zdecydowanie dużo Polaków, którzy grają w to, ale nie robią tego po polsku, no bo boją się, bo wiedzą, że polski rynek nie jest przygotowany na takie gry, przynajmniej tak myślą, i to jest gra zbyt ambitna, zbyt trzeba myśleć, zbyt inteligentna, żeby Polacy, nasza typowa gimbaza, co ogląda YouTube gry, co gry się tylko kojarzą z Minecraftem, jakieś gry za darmo, na Steamie jakieś głupie i coś takiego bardzo głupiego. Następna gra, którą polecam, to zaczynałem moją, w cudzysłowie, karierę, to jest Guild 2 Renaissance. Guild 2 Renaissance to jest niesamowicie fajna gra. To jest niesamowita gra, niestety jest 720p, ale naprawdę tą grę polecam. To jest, wydaje się, że to są Simsy w świecie, no właśnie, 600 wyświetleń, 0 komentarzy, że to są Simsy Medieval, czyli Simsy w świecie średniowiecza, ale nie. To jest gra niemiecka, ona ma bardzo mało wspólnego z Simsami. Oprócz tego, że mamy tą izometryczną, z góry na dół się patrzy, ale to jest gra o produkcji ekonomicznej i naszej dynastii, czyli naszej rodzina, nasza rodzina to jest dynastia. Walczymy z innymi rodzinami, dynastiami w paru miejscach, w paru miastach i produkujemy, ale to nie jest tylko gra ekonomiczna. Nie, nie, nie. Tu można być bandytą, tu można mordować, tu można podpalać im te ich budynki i magazyny. Można mordować ich. Przy okazji musimy, żeby nasza dynastia się rozwijała, musimy robić romanse z kobietami, z mężczyznami, ażeby mieć dzieci. Jak widzimy, grafika jest całkiem, całkiem fajna. I ta gra to jest naprawdę diament, który jest w ogóle prawie nieznany na świecie, a w Polsce to już zupełnie. A szkoda, bo Niemcy robią zajebiste gry, w których jest mało przemocy, a dużo myślenia. I za to chwała niemieckim developers. Za to im naprawdę chwała. To jest taki let's play poradnik, gdzie wszystko tłumaczę, szczególnie dla jak być rzemieślnikiem w tej grze. Naprawdę polecam tę serię i polecam tę grę. Jak nie wiecie jak grać, to naprawdę zapraszam na moją, oto właśnie przekupuję kogoś, żeby wygrać polityczne miejsce, żeby zostać bodajże majorem czy głównym torturowaniem w tym mieście, ponieważ takowym też można być, można złapać, jak masz na przykład rodzinę, obsadzić wszystkie miejsca polityczne, może z innych rodzin, dynastii, wkładać ich do więzienia, torturować, zabijać, zresztą jak w życiu nowoczesnym. Także to nie jest tylko ekonomia, to jest zajebista gra, polecam. Dalej, co my tu mamy? Właśnie chciałem pokazać to, że to są gry takie bardziej ambitne i nieznane. To jest właśnie typowy przykład takiej gry. IU-2946 to jest zmodowany na CAP. Zajebista grafika, zajebista gra, szczególnie jak się używa NoTrack IR, który też mogliśmy kiedyś dostać za darmo, teraz trzeba tam zapłacić tam w PayPalu chyba tam parę złotych, to jest nieważne.
Infinity Wars, bardzo fajna gra za darmo też. Ja mam parę gier za darmo, ale to są bardziej ambitne gry i te nieznane. To jest gra karciana, to nie jest Hearthstone. Hearthstone w porównaniu z Infinity Wars jest debilna i głupia i w ogóle beznadziejna, no ale ponieważ jest bardziej popularna w świecie, no to wszyscy w to grają, a ponieważ Infinity Wars mało ludzi zna i rozumie to, no to to znaczy, że to jest słaba gra, prawda? No tak ludzie rozumują. Nie, właśnie, Infinity Wars jest zajebistą grą karcianą za darmo, nie trzeba nic płacić i naprawdę można, jak widzimy, grafika jest bardzo, bardzo fajna, jest, wszystkie karty są animowane i naprawdę trzeba pomyśleć, tu mamy atakującą zonę, tu mamy defensywę i tak samo oni mają i teraz ruch jest, nie ty idziesz, ja idę, tylko razem idziemy, ok? W jednej turze jest simultaneous, nie wiem jak to polsko powiedzieć, jest w tym samym, w jednej turze jest, akcja się dzieje naraz, w tym samym momencie, więc nie ma tak jak w innych grach karcianych, że ty dajesz karty, nieprzyjaciel patrzy co za karty dałeś i on wtedy daje karty, to jest głupie, nie, tu jest bluff, tu trzeba bardzo uważać, te karty widzi, ale tych karty nie. Więc to jest naprawdę zajebista gra. Infinity Wars Reborn. Polecam tą grę. Dalej mamy Rule the Waves. Bardzo interesująca gra. Chyba pierwsza po polsku, polskojęzyczna seria na tej grze. Ta gra wygląda, że najpierw robimy statki. Robimy, to jest wyścig zbrojeń, jeżeli chodzi o statki wojenne w XIX i początek XX wieku. Czyli gdzieś tak przed pierwszą wojną światową, kiedy weszły właśnie te dreadnoughts. Ja wszystko tłumaczę. Notabene, pierwsza potyczka może damy. Więc myślimy, że to jest, jak się tą grę otwiera, to myślimy, że to jest, no właśnie, to tylko idziemy na, że tu nie ma grafiki i że tu nie ma akcji. Tu jest akcja i tu trzeba dowodzić tymi flotami, co my zbudujemy. My dowodzimy i wszystkie tutaj, to wygląda bardzo prosta gierka, ale to nie jest prosta gierka, to w zależności jakie mamy wyszkolenie załóg, jaki mamy pancerz, jakie mamy działa, jak my płyniemy, ja wszystko tłumaczę tutaj, jak są działa usytuowane na naszych statkach, nie wiem czy widzieliście przed chwilą, może założę to, jak są te działa usytuowane na statkach, czy są w jakich wieżyczkach, czy są po bokach, właśnie to pokazuję. Zaraz pokażę, o tu, czy są właśnie po bokach, czy są w wieżach takich, że mogą strzelać na wszystkie strony, bo na przykład te są pomniejsze, pomocnicze baterie i mogą strzelać tylko na takie, w zależności jak my na taką stronę, na przykład te mogą strzelać na prawo, a te na lewo, to w zależności jak zbudujemy te statki, to jest właśnie fascynująca gra, jeżeli lubisz budować i później lubisz używać tego, co zbudowałeś przeciwko komputerowi. Rule the Waves, bardzo fajna gra. Morrowind Tutorial, to jest poradnik po polsku, w moim przekonaniu najlepszy po polsku na YouTube, ponieważ 95% uważam youtuberów, nie tylko polskich, ale w ogóle zagranicznych, jest takich, że mówi następująco: siemanko, dzisiaj będziemy, kurwa mać, grać w grę, przepraszam, i zapierdalamy. I oni nic nie tłumaczą, ponieważ oni nie mają nic do powiedzenia o danej grze, oni nie rozgryźli tej gry. Ja gry lubię rozgryźć, żeby maksymalnie zrozumieć i żeby maksymalnie działać. Więc to jest bardzo dobry poradnik dla tych, co zaczynają, jak robić leveling, jak zdobywać te nowe level i jak maksymalnie zrobić, żeby nasza postać była super w ogóle w tą grę i żeby można było grać w tą grę na najtrudniejszym trybie i przeżyć, ok? Więc to jest optymalna rozgrywka Morrowindu na początku. OK, jak tu działać? Dalej, Rimworld po polsku, to jest starsza troszeczkę wersja, ale wszystkie te ich, ja tu uważałem, że ta gra jest za łatwa w porównaniu z wszystkimi innymi youtuberami. Tutaj po prostu dałem sobie tryb samotny jaskiniowiec, bo jak damy inne tryby, że mamy trzech ludzi, to po prostu gra jest za łatwa, uważam. Inni po prostu nie rozgryźli tej gry, nie potrafią tego zrobić. Następna wersja, następna gra to jest Rubie Gry Kosmiczne, 4X-y. Galaktyczna Cywilizacja 2 jest zajebista gra, szczególnie, że miała patcha w 2015 czy 2016 roku, ostatni patch wszedł. Gra jest zajebista, Galaktyczna Cywilizacja 2, nie 3, nie ta najnowsza. Ta najnowsza jest niewarta. Galactic Civilization 2,
Warto. Warto też używać Sword of the Stars. Sword of the Stars to jest zajebista gra. Ona jest niesamowicie fajna, jeśli chodzi o cztery eksy w kosmosie. Bitwy są real time. To jest coś takiego jak Total War w kosmosie. Okay? Więc tutaj budujemy fabryki na naszych planetach i tak dalej. I te, znaczy, na tych planetach budujemy nasze floty. I później bronimy się i atakujemy przeciwnika. Tutaj ktoś mnie atakuje. To są tarka. I właśnie nasze baterie z planety, ciężkie działa, ich atakują. Oni chyba próbowali mnie zaskoczyć, teraz próbują uciec w hiperprzestrzeń. Zobaczymy, ile tych statków ich rozwalimy. Tak, oni uciekają ode mnie, oni byli pewni, że nie mam obrony. Taki rajd zrobili na mnie, natomiast ja mam ciężkie baterie na mojej planecie i ich rozwalamy. I tutaj jest tak pokazane, że wszystkie te wieżyczki, tak jak w Rule the Waves, grają, mają znaczenie w tej grze, ponieważ w zależności, gdzie są usytuowane, jaki mamy statek i każda rasa ma inne budowlanki, inny typ budowania statków, to różnie działają te. I co, mamy różne bronie, różne budowanie statków. Czy mam tutaj coś pokazać, jak się buduje dany statek? Mamy też protraktację, o pokój i tak dalej. To jest w ogóle nieznana gra na rynku polskim, a szkoda, bo Sword of the Stars jest jedną z najlepszych 4X, jakie kiedykolwiek grałem. Co to jest chyba jedyne po polsku. Wargame Red Dragon zrobiłem bardzo, bardzo, uważam, pochwalę się, bardzo dobry poradnik, żeby pokazać właśnie Polakom, jak się w to gra. To jest bardzo skomplikowana gra, to jest real-time strategy. Mamy wszystkie armie świata znaczące, między innymi polską armię też mamy i uwaga, każda armia świata mówi w swoim języku. Francuzi po francusku, Sowieci po rosyjsku, a Polacy po polsku. I możemy bardzo efektowniej używać właśnie armii polskiej. I tutaj uczę na początku, jak krok po kroku zbudować sobie deck, czyli talię kart na Wargame Red Dragon, ponieważ mamy tutaj różne logistykę, piechotę, wsparcie, czołgi, rekonesans, wehikuły, helikoptery, samoloty i statki bojowe. Ja wszystko uczę, jak tutaj wszystko zrobić po kolei i wszystko tłumaczę i później wprowadzam w ruch moje kreacje przeciwko komputerowi głównie, ale też troszeczkę przeciwko graczom i pokazuję, jak to działa. I miałem parę komentarzy, że właśnie mi wszyscy mówili, że to jest, to całkiem dobre jest. Tutaj troszeczkę klnąłem, to jest kanał troszeczkę dla dorosłych, ponieważ tu mi niedobrze szło, ale chyba wygraliśmy to. Advanced Tactics Gold po polsku. Nie wiem, czy to jest polska wersja tego, czy to działa. Przepraszam, czy ktoś zrobił to. Jest chyba jedyna. Zajebista gra strategiczna, która jest oparta o motywach II wojny światowej. Ale dlaczego tę grę uwielbiam? Ponieważ możemy budować swoje własne scenariusze i mam serię budowanie własnego scenariusza, niestety po angielsku tylko. Możemy budować własne scenariusze, losowe mapy i możemy budować takie jednostki, jakie my chcemy, takie dywizje i armie, jakie my chcemy, w zależności jaki będziemy mieli research and development, czyli jakie będziemy mieli, jakich będziemy mieli wynalazki naukowców. To jest jedna z najlepszych gier, jedna z najlepszych gier strategicznych, jakie kiedykolwiek grałem. Zupełnie znana prawie na rynku amerykańskim, na rynku polskim to w ogóle nie. Tu mam, jak się kreuje własny scenariusz. Idę krok po kroku na przykład, gdzie położyłem mapę, prawdziwą historyczną mapę, znalezioną przez Google i teraz rysuję, jak, gdzie ma być woda, gdzie mają być jeziora. Robię tutaj rzeki, robię tutaj miasta i robię rzeki, miasta, drogi, kolejowe pociągi, stawiam OOB, czyli Order of Battle, czyli Sowietów, stawiam i Niemców i robię swój własny scenariusz atakowaniu Leningradu. I to jest krok po kroku zrobione właśnie, jak to ta gra działa, żeby zrobić swój własny scenariusz. To jest po angielsku, ale jak
będziesz patrzył na to i rozumiesz po polsku, nie rozumiesz po angielsku, to powinno i tak ci pomóc, bo ten draft, te narzędzia w tej grze są naprawdę łatwe do zrozumienia. Szkoda, że tak mało ludzi w to gra. Distant Worlds Universe, zajebista gra. Ja w ogóle jestem Timoteus i napisałem po angielsku tutorial do tej gry, który jest najpopularniejszy tutaj tutorialem dla tej gry, bodajże i na Matrix Forum, jak też na Steamie, właśnie Uncle Timo, to jestem ja, i to masę ludzi to przeczytało, krok po kroku, po angielsku, i po prostu bardzo tu dużo ludziom pomogło, ponieważ ja dużo zauważyłem, że dużo ludzi na YouTubie znowu nie potrafiło w to grać. Oni grali to po... Wszystko zautomatyzowali i mówili, gra jest nudna, bo wszystko jest zautomatyzowane, ja nie podejmuję żadnych decyzji. No to ja powiedziałem sobie, nie, trzeba im zrobić tutorial, poradnik, jak się naprawdę gra w tą grę, a żeby grali bez automatyki, tylko żeby wszystko manualnie, i wtedy ta gra nabiera rumieńców i możemy naprawdę w tą grę grać. Więc to jest mój taki klucz do mojej sławy. New Guy, Newbie Guy to Fully Non-Automatic Manual Play. Distant Worlds. Prawdziwie męska gra. Dobra. Następne, co my tu mamy. EVE Online po polsku. Nie za bardzo już lubię tę grę, ponieważ gracze, którzy mają lata i mają wyszkolenie, no to górują nad nami. To nie jest gra dla mnie. To ja lubię takie, gdzie można zbudować. Oczywiście można zniszczyć, ale można zbudować. Natomiast EVE Online jest po to, że ci, co niszczą, to są zdecydowanie, mają przewagę nad tymi, co budują. I to mi się nie podoba. Ale zrobiłem poradnik, grałem w to, żeby rozgryźć tę grę. Rozgryzłem, zdecydowałem, że nie podoba mi się. Jane Fleet Command po polsku. To jest coś takiego jak Command Mission Naval Air Operations, tylko starsza, ale jest starsza, ale jara, ponieważ mamy, jest starsza grafika troszeczkę, ale mamy tutaj 3D grafikę, która pokazuje, jakie oddziały mamy, więc jak nie znamy na przykład, jaki to jest statek, to on nam zaraz pokaże, jak go tutaj wybierzemy, statek czy samolot bojowy, czy jakaś rakieta, i oni nam pokazują, jakie mają uzbrojenie, jak to leci, z jaką szybkością, jakie ma wykrycie i tak dalej. Oprócz tego w tej grze jest, to jest Janes. Janes jest bardzo sławna, nie wiem, czy w Polsce, ale na Zachodzie jest najsławniejsza. To jest firma, która właśnie zajmuje się wydawaniem książek, poradników właśnie o systemach bojowych. Jeżeli chcemy znaleźć, jakie dane statki sowieckie, rosyjskie, ukraińskie, tajlandzkie, polskie, jakie mają wyposażenie, jak ta broń działa, ile mają tej broni, ile rakiet, ile amunicji, ile torped, ile tego wszystkiego, właśnie idziemy do Jane. Janes właśnie to robi. I ta gra kiedyś wydawała, ta kompania kiedyś wydała parę fajnych gier, między innymi tą. I ta gra jest naprawdę dobra, zamiast grać w komandy Modern Naval Cimano, czyli Command Modern Air and Naval Operations. Możemy sobie kupić to za, czy ściągnąć za tam śmieszną sumę, albo za friko. Ja to mam na dysku i możemy po prostu w to grać. Gra się zajebiście w to. Dalej. Football Manager, mam tylko jedno. Wkurwiła mnie masa amerykańskich i polskich youtuberów, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak w tą grę grać. Jest czy Amerykanin, czy Anglik, czy Polak. To jest tak: siemanko, no dzisiaj nasza drużyna, będziemy grali. Dlaczego ja przegrywam? Przecież dlaczego nie wbił gola? Ora, i wrzaski, i debilna gra. Ta gra jest bardzo dla myślących ludzi. Bardzo są ważne, jacy zawodnicy na jacej pozycji, i bardzo jest ważne ustawienie ich. Więc w zależności, jaki mamy zawodników, ustawienie przed meczem. Jeszcze bardzo ważne, którzy prawie 99% tych, co oglądam na YouTubie, jedyny, co się zna na tej grze tak naprawdę, to jest Bust the Net, pan Rashidi, okej? Jedyny, co się zna na YouTubie, ponieważ on pierwsze minuty meczu patrzy na extendę, czyli na te przedłużone powtórki, przedłużone akcje, i reaguje w czasie meczu
tak, jak trzeba. Czyli tak, jak trzeba. Właśnie tutaj pokazuje, że oglądam mecz i w zależności od zmiany sytuacji zmieniam ustawienia mojej drużyny, zmieniam moich zawodników, okay? I zmieniam ich mentalność i tak dalej. I to robię parę zmian w tym meczu w zależności, jaka jest sytuacja. Okay? Gram Arką Gdynia, bardzo lubię Arkę Gdynia, ponieważ jest interesująca drużyna właśnie polska, która jest w miarę łatwo pójść do ekstraklasy i później się utrzymać. To jest właśnie bardzo fajna tutorialowa i tutaj podaję i tłumaczę wszystko w tym jednym wideo, ale to jest dosyć głębokie wideo, jak się w to gra, że jeżeli nie oglądasz meczów, przynajmniej na początku meczu, jeżeli nie oglądasz meczu, a jak ci się nie udaje, to powinieneś oglądać cały mecz żeby nie patrzeć tylko na statystykę, tylko oglądać mecz, jak oni działają. Jeżeli zobaczysz, że oni mają, przeciwnik ma więcej akcji pod twoją bramką, no to musi coś zmienić. Jeżeli ty masz dużo akcji pod jego bramką, no to jest dobrze, prawda? Więc to jest... Właśnie tłumaczę teraz Polakom, którzy oglądają te wszystkie YouTube, innych serie, którzy w ogóle nie mają zielonego pojęcia, to po prostu żygać się chce, jak oni, siemanko, no jestem debilem, w ogóle nie potrafię w to grać, ale będę robił seryjkę taką pod publiczkę, którą wszyscy inni pacany będą oglądali, będziemy oglądali tam szybkie skróty, żeby wideo było szybsze, bo tak jest lepiej dla YouTube'a i tak więcej oglądają ludzi, więc tak będziemy to robić. I tak to działa, więc właśnie dlatego chciałem pokazać tą grę, że nauczyłem się dużo tego Bust the Net, Rashidi. I tak, jestem nawet dumny, mimo że to jest jedno wideo, to pokazałem, chociaż kurde, tak się to gra. Trzeba patrzeć, obserwować akcje i zmieniać tutaj wszystko i przez cały mecz tutaj jest dlatego takie długie, ponieważ jest tłumaczenie. OK, dalej co mamy? Następnie co mamy to Path of Exile. To lepiej pójść do Redgara niż do mnie. War in the Pacific. Teraz się zająłem War in the Pacific. To jest bardzo interesująca gra. To jest Gary Grigsby'ego gra. Przepraszam, czy się nagrywa? Tak. Gary Grigsby napisał tą grę. Bardzo, bardzo interesująca, o II wojnie na Pacyfiku, gdzie teren działania to jest cały Pacyfik. Ja tu mam po polsku i po angielsku instalację tej gry, ponieważ to jest stara gra, ale jara. Jak ją zrobić, żeby działała na nowoczesnych komputerach? Więc mamy to po polsku i po angielsku. Mamy też tutaj zrobione dwa scenariusze teraz. Jeden jest już skończony. Bitwa o Morze Koralowe, Battle of the Coral Sea, jak ustawię, i tutaj się uczę dopiero, to jest nie taki poradnik, dlatego jak jeżeli u mnie jest poradnik, to piszę poradnik, a jeżeli jest let's play, no to jest bez tego słowa poradnik, prawda, to nie jest tutorial, więc tutaj pokazuję, że nawet taki nubek jak ja, co dopiero zacząłem, jak w to się gra, jak się ustawia tutaj te nasze wojska lotnicze, samoloty, systemy bojowe, no, czyli samoloty, statki, łodzie podwodne, piechotę, czołgi i tak dalej, strategiczne bombowce, nurkujące bombowce, to mamy wszystko. I w tej grze, nie wiem, czy tutaj widzicie, może pokażę to w następnym wideo, który mamy, pracuję teraz nad kampanią w Guadalcanal. I w Guadalcanal... jest troszeczkę zmienione na 720p, ponieważ uważam, że lepsza jest ta mapa, lepiej widać, ale mamy, nie wiem, czy to widzicie, to jest cały tutaj akwen Pacyfiku. Na górze to jest Antarktyka czy Antarktyda? Chyba Antarktyka. Od Związku Radzieckiego i Antarktyki do Australii. I my tu bierzemy każdy okręt, co był na Pacyfiku, każdy pilot, wszystko jest modelowane. My musimy w wielkiej kampanii, nie w tych pomniejszych scenariuszach, co ja gram, tylko w tej wielkiej kampanii my musimy
tym dowodzić, dowodzić tym całym wojskiem. To jest zajebista gra. Ci, co w to grają, to po prostu nie grają w inne gry. Nie grają. Oni biorą, głównie grają nie przeciwko komputerowi, to mało ludzi gra, ponieważ komputer już rozgryźli, ale jeżeli grają przeciwko innemu graczowi, gra nabiera strasznych rumieńców. I tutaj ta gra naprawdę jest niesamowita. Wszystkie te statki w każdych portach, to trzeba wysterować, trzeba pogłówkować, gdzie atakować nieprzyjaciela, możemy robić blufy, możemy ich atakować znienacka, zgadujemy, gdzie są ich statki, gdzie są ich główne siły i atakujemy albo tam, albo gdzie indziej. Naprawdę jest zajebista gra. Dla myślących graczy, którzy lubią II wojnę światową, to jest chyba najlepsza gra, jaką możemy mieć. No i tak, troszeczkę akcji. Zacząłem grać w Marvel Heroes, który chyba nikt po polsku nie gra, a szkoda tak naprawdę, ponieważ to jest bardzo, bardzo fajna gra. Ta gra jest gra akcji, to jest coś takiego jak Path of Exile, czyli albo Diablo, ok? Za darmo, także warto w nią pójść, nawet że to jest za darmo. Oni teraz strasznie spieprzyli tą grę, ona była fajniejsza kiedyś, ale mamy tutaj 60 czy 70 postaci, które wszystkie możemy odlokować za darmo, nie trzeba nic płacić. Zbieramy taką gotówkę, nazywa się Eternity Shards. I zbierzemy ich 170, możemy sobie losowo wylosować jakiegoś bohatera. Jak chcemy jakiegoś specyficznego, wtedy kosztuje 400. Więc jak zaczynamy grę, to radzę wam wziąć te Eternity Shards, to się gra tam parę godzin i później zapłacić tą 170 gotówką zdobytą w grze za darmo i wtedy bierzemy sobie jakiegoś bohatera. Bardzo, bardzo fajna gra. Bardzo fajnie się gra. Grało się jeszcze lepiej, ale niestety teraz już się tak dobrze nie gra, bo ta gra idzie na konsolę, więc oni wszystko spieprzyli, tak wiemy, jeżeli jakaś gra z PC idzie na konsolę, no to wszystko się pierdoli, prawda? Więc może pokażę tutaj, jak się tutaj gra trochę. To jest Ant-Man, czyli Człowiek-Mrówka. On się zmienia tutaj, ma mrowisko, ma mrówki. Właśnie mrówki atakują. On jest zajebisty. Bardzo bym chciał sobie go kupić. Nie dlatego, że jest najlepszy bohater, ale że jest zajebiste, że to jest pasywna ability, że te mrówki idą, podążają za nim i atakują pasywnie nieprzyjaciela. No i on ma jeszcze parę innych takich rzeczy, gdzie zmienia się w mniejszą postać i atakuje ich, więc fajna sprawa. I tych herosów jest bodajże z 60 czy 70. Ja zacząłem przechodzić wszystkich po kolei, przynajmniej za darmo, od poziomu 1 do 10. I pokazuję, jak się gra w tą grę. No i na końcu niestety już nie tacy super i recenzja Marvel Heroes Popatch 2016 to już nie jest taka dobra gra, ale ciągle warta spróbowania. Jeżeli jesteście wkurwieni, zestresowani, to na koniec wam powiem, że ta gra jest dla was. Nie trzeba wydawać pieniędzy, gra jest za friko, zrelaksujecie się grając w tą grę, bardzo fajnie się gra, bardzo przyjemnie, tak z palcem w dupie i po prostu przyjemnie. I uważam, nawet grafika jest lepsza niż w Path of Exile. I jakby nie spieprzyli tej gry, to by naprawdę była dobra gra, ale no właśnie, oni spieprzyli tą grę, ale ciągle warto, więc dobra, do zobaczenia wszyscy. Trzymajcie się, bo ktoś już do mnie dzwoni, ja mam ciągle telefony, ciągle zajęty, ok? Więc to jest mój kanał. I jak widzicie, jak nagrywam coś, to nie używam edytora, nie tego, tylko gram, rozmawiam i mam dwa typy let's playów. Jeden jest let's play, gdzie po prostu gram, a drugi jest po prostu poradnik, tutorial, gdzie uczę. Jeżeli coś nie jest napisane tutorial, poradnik, to znaczy, że to jest let's play. Jeżeli poradnik, to znaczy, że wiem, jak to się gra w 100% i mogę was nauczyć tej gry. Chociaż tak naprawdę większość tych gier rozgryzłem już prawie całkowicie i pokazuję, jak się gra. Także to jest mój kanał. I mam nadzieję, że wam się będzie podobał. Zapraszam na mój kanał. Jeżeli lubicie takie klimaty, to zapraszam. A jeżeli lubicie Minecrafta, CSGO i... Siemanko! Dzisiaj będę grał w grę, w której zupełnie nie potrafię grać, ale pod publiczkę będę wrzeszczał i wylewał na siebie siki albo jakieś tam zimną wodę. Zapraszam na mój kanał. No to wtedy inne kanały macie, miliony polskich kanałów i amerykańskich. Dobra, trzymajcie się. Pa, pa.